Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszymi gośćmi są dziś ksiądz Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej z Ukrainy. Witam w studiu, szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam. Gościmy także pana Pawła Kęska, rzecznika prasowego Caritas Polska. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Zacznijmy może od naszego gościa z Ukrainy. Proszę księdza, proszę powiedzieć, jak wygląda w tym momencie życie rodziny ukraińskiej? Po wszystkich tych wydarzeniach, tak. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że już spokojnie jest na Majdanie. I faktycznie na Majdanie jest spokojnie. Już ludzie w większości rozjechali się po domach, została samoobrona. I tutaj drugi problem, przed którym stajemy. Ci ludzie przyjechali do domów i jak dalej, co dalej? Powstały takie problemy, jak najpierw problem rodzinnie finansowy, tam gdzie ludzie zginęli w tych rodzinach, stracili kogoś, kto utrzymywał rodzinę. To są mężczyźni, to są ojcowie, zostali dzieci, została żona, zostali dziadkowie. Dalej problem ludzi, którzy zostali ranni, poszkodowani. Oni wrócili z fizycznymi ranami, które jakiś czas muszą teraz leczyć. Są kalece. Następny problem to są ludzie, którzy byli w Kijowie tydzień, dwa, miesiąc, zostawiając pracę, mało tego zabierając z domu część jakichś pieniędzy na zgromadzonych, bo trzeba było dojechać do Kijowa, bo trzeba było w Kijowie się za coś utrzymać, trzeba było wrócić z Kijowa i wraca. Właściwie teraz, gdzie, jak znaleźć pracę? Dlaczego, gdzie, jak znaleźć pracę? I tutaj teraz stajemy przed bardzo wielkim problemem. Sytuacja ekonomiczna na Ukrainie staje się z każdą godziną, z każdym dniem coraz trudniejsza. Czemu? Z powodu całej sytuacji kurs dolara, euro, od czego jest zależna ekonomika na Ukrainie, bardzo mocno poszło do góry. Dlatego wstrzymali w swojej działalności duże, wielkie, prywatne firmy, przedsiębiorstwa. Wstrzymują działalność, ludzie tracą pracę, ludzie nie mają pracy, czyli w domu są, czekają. Mało tego, kiedy powiedzmy poprzednie miesiące czy lata, mężczyzna czy kobieta brakowało w domu, to szło się do pracy, gdzie się lekko można było nająć do pracy, czy na budowę, czy do kogoś na gospodarstwo. Dzisiaj te rodziny, te osoby na Ukrainie, oni nie mają gdzie pójść, bo nic się nie dzieje. Nikt nic właściwie, no, to nie tak na 100%, ale nikt dużo nic nie robi. Nie ma możliwości. I to jest bieda, bo ta kobieta, która samotnie wychowuje dzieci, ona nie wie, gdzie się podać. Bardzo prosty przykład. Przedwczoraj, jadąc właśnie tutaj w stronę granicy, podebrałem kobietę, która wracała z granicy. Ona żyła, jak wiele tutaj przygranicznych terenów, z tym, że przez granicę podsiada się do samochodu, gdy się wiezie tam kierowca więcej jak 50 kg towaru, to wtedy można więcej przewieźć i za to ten kierowca, który przewozi, daje tam 70-50 hrywnie za to, że może więcej przejść przez granicę. I ona wiezła do domu 30 hrywni, tylko 30 hrywni, w domu dwoje dzieci, zostali sąsiadką. Tych 30 hrywni to jest 10 zł, plus droga do domu i z domu, to jest 7 zł. Ona w tym tygodniu już więcej nie pojedzie, bo nic się dzieje na granicy. Ona przywiezła do domu 7 zł, za które ma otrzymać chociażby tydzień, nie wiemy jak dalej, tych dwoje dzieci i jeszcze siebie. Jest naprawdę, i to są sytuacje tutaj przy granicy, dalej w głąb Ukrainy coraz jest gorzej. Dlatego ta sytuacja materialna staje się z każdym dniem coraz bardziej trudniejsza i niespokojna. No my słyszymy przede wszystkim w doniesieniach medialnych o konflikcie, o inwazji na Ukrainę ze strony Rosji. Mało bardzo się mówi o tym, jak wygląda teraz sytuacja ludzi, którzy mieszkają po prostu na Ukrainie, którzy muszą się zmagać także z dniem codziennym, tak? Tak jest. I to właśnie pokazuje, bo wszyscy patrzą w stronę Krymu i faktycznie dobrze, dlatego że
wielu, tak jak miałem zgłoszenia od księży proboszczów, gdy próbowałem zbierać listę potrzebującą, jadąc tutaj do Polski, chciałem zabrać listę rodzin potrzebujących i wielu z księży proboszczów mówią, że ludzie boją się zgłaszać jeszcze, że byli na Majdanie, że przyjechali, że byli poszkodowani na Majdanie. Dlaczego się boją? Bo nie wiedzą, jaka dalej sytuacja będzie. Niby się rozwiązuje, niby politycznie, ale wiemy, że jest i pobór do wojska, jest też taki niespokój. No tak, Ukraina ogłosiła mobilizację. Tak jest, tak jest. Proszę księdza, proszę powiedzieć, jest tworzona lista adresów rodzin ukraińskich, którym możemy po prostu pomóc, wysyłając paczkę. Jak to wygląda? Jak to... Więc jak to się działo, skąd to się wzięło? Od razu po całym wydarzeniu na Majdanie w Lwowie było posiedzenie w Miejskiej Radzie, przedstawiciele władz państwowych i przedstawiciele wszystkich kościołów bezwzględnie, czyli Rzymu, katolicy, grekokatolicy, prawosławni. I zadecydowano władza, że nie będzie brała udziału na siebie brać odpowiedzialności w zbieraniu kosztów czy rozdawaniu kosztów, jak też jakiejkolwiek innej pomocy, tak jak ludzie stracili zaufanie do władzy przez to, co się działo i przez całą korupcję. To wszystko złożono na ręce na ręce wszystkich przedstawicieli wszystkich cerkiew, czyli i kościołów. Nie ma różnicy jakiego wyznania. Zaczęliśmy zbierać wszystkie rodziny potrzebujących rodzin. To się dzieje przez struktury parafialne, czyli informacja do proboszcza, czy w przypadku cerkwi informacja do księdza. To informacje sprawdzone po prostu. Tak jest. I potem te ludzie, proboszcz albo w cerkwi ta dwudziestka, która odpowiada za działalność cerkwi, w parafii swojej, w swojej miejscowości widzi takich ludzi potrzebujących. Ta lista jest zbierana i tutaj wysyłana. I można na te adresy wysyłać paczkę darmową. Więc tak, to na adresy to jest, bo chronione są dane osobowe każdej rodziny fizycznej, na adresy proboszcza, na adres parafii, którzy pod numerkiem w swojej już miejscowości wiedzą, na kogo to przyszło. Co można wysyłać? Więc te paczki mogą być. Więc paczka to na tyle, ile Poczta Polska ma tą listę, co można wysyłać. To są żywnościowe artykuły chemiczne. Żywnościowe, tam jest cały spis, co można wysłać żywności, oprócz wytworów zwierzęcego pochodzenia. Do 20 kg. I Poczta Polska. To jest bezpłatna paczka wtedy. To jest bezpłatna paczka na Ukrainie. Tak. Można pomóc też wpłacając pieniążki na konto, także wysyłając SMS-a, prawda? Jeszcze może powiem o tej paczce, to jest ważne. Też Poczta Polska z taką propozycją wyszła, żeby właśnie umożliwić bezpłatne wysłanie tej paczki w swojej akcji Paczka na Ukrainę. Wszystkie informacje są na stronie www.caritas.pl, to jest istotne. Faktycznie do nas przychodzą z Ukrainy od księdza Dorosza całe listy kontaktów opisanych liczbowo, czyli nie ma tych danych ścisłych, tylko właśnie pewien kod. I my to przesyłamy zwrotnym, tak żeby to dokładnie doszło do danej osoby potrzebującej. Tam jest też zawsze krótki opis, kto to jest. I tam są bardzo wzruszające opisy. Osoba poszkodowana, osoba starsza, emerytka, no rodzina, załóżmy, z ósemką dzieci, osoby ubogie. My te listy przesyłamy wprost do Caritas diecezjalnych, a one odsyłają do parafii. To jest taki piękny system działania. Parafia Polska zbiera te paczki osoby w parafii i wysyłają parafii ukraińskiej. To bardzo piękny sposób. Jeśli ktoś chce tę paczkę wysłać, to też informacje są na naszej stronie www.caritas.pl. Starczy wysłać mail pomocukrainie@caritas.pl. Wtedy my odsyłamy sposób, jak tę paczkę przygotować, co tam można włożyć, jak dalej postąpić. I odsyłamy też kontakt właśnie do tej rodziny. Prosimy o napisanie krótkiego listu, nawiązanie kontaktu. To jest ważne. Nie tylko pomoc materialna, ważny jest ten płomyk nadziei, że ktoś się kontaktuje, tak? Z zapewnej też kurtyny, no nie żelaznej, ale też... Pamiętamy tę sytuację, tak. Przecież z czasów stanu wojennego Polacy dostawali paczki przecież z Zachodu, prawda? I my możemy dziś ten dług jakoś spłacić, bo teraz są ci, którzy potrzebują pomocy. Jeśli chodzi dalej o wpłatę na konto SMS, oczywiście cały czas można to robić. Przesłanych zostało 150 tysięcy złotych od razu na pomoc jeszcze, kiedy trwał Majdan, prawda, aktywnie, kiedy byli poszkodowani.
Teraz reszta środków, a dodam, że udało się zebrać już ponad 1 300 000 złotych. Te środki są przekazywane na pomoc materialną osobom poszkodowanym właśnie. Tych rodzin poszkodowanych jest około 270. A cała reszta będzie na pomoc rodzinom i to będzie pomoc bądź to wychowawcza, na pomoc dzieciom ukraińskim, albo też na pomoc osobom starszym. Informacje wszystkie na naszej stronie. Cały czas wpłaty na konto z dopiskiem Ukraina. Oczywiście można wysyłać. One się zamieniają w konkretną, realną pomoc. I też SMS z hasłem pomagam. Widzimy teraz w treści SMS-a numer 72052. Tak, mogą Państwo zobaczyć na ekranach swoich telewizorów. Proszę księdza, pomoc dla osób, które zostały dotknięte konfliktem, no powiedzmy tak, na Majdanie, tą agresją, tak, tym przemocą, właściwie zaczęła do nich docierać od samego początku. Ksiądz był w tym najgorętszym momencie właśnie na Majdanie. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, więc kiedy w czwartek dostałem już konkretne informacje z Caritas Polska, że będą przyznane środki, że będzie ta pomoc finansowa, od razu zaczęliśmy kupować te produkty i leki, które dostawaliśmy informacje z Kijowa, z centralnego Caritasu, co jest najbardziej potrzebne. Oczywiście chciałem jechać razem z pierwszym transportem, ale odradzono mnie, dlatego że po drodze jeszcze stali punkty, gdzie wylepywali te transporty. Niszczono transporty, palono transporty z lekami. To są fakty, dlatego że centralne drogi do Kijowa były zablokowane i bocznymi drogami, lasami. A tam znowu stali te tak zwane tituszki, którzy to robili, niszczyli. Odprawiliśmy pierwszy transport takimi ludźmi, którzy wiedzieli, jak to zrobić i dostarczyli do punktu. To informacja potwierdzona. Drugi transport już był w piątek i to był powiązany. Ten transport już jechali 5 busów konwoj, w każdym busie po 6-7 osób i ta żywność i te leki. Czyli oni jechali jako aktywiści też na Majdan i za jedno, jeżeli po drodze mieli konflikt, od razu z tych busów wyskakiwali tyle ludzi, robili porządek na drodze i dalej i transport szedł. Już w sobotę to już my naszymi busami już wjeźliśmy bezpośrednio i do Caritasu i tam na Majdan. I na Majdanie jak ta pomoc docierała? Ta pomoc docierała do tych punktów, gdzie jak raz byli te punkty, czy żywnościowe, czy punkty, gdzie trwała ta medyczna pomoc, czyli na Majdanie na te punkty. Nie w szpitalach, gdzie tam byli, tylko na Majdanie, w kościele świętego Aleksandra, który od razu jest niedaleko koło Majdanu. I do tych punktów to docierało. Tam od razu byli wolontariusze, lekarze, którzy przyjmowali, pomagali. Co ksiądz przeżył, będąc tam na Majdanie? Nie, to się nie dało powiedzieć. To i płacz, i serce, i to nastawienie. Człowiek był gotowy faktycznie w takim stanie, że sam pójść też, stawać przed tymi, tam w tym miejscu, gdzie najgorsza walka była, największa. Czyli było bardzo mocne przeżycie, bardzo mocne nastawienie. Czy proszono księdza o posługę duszpasterską? Tak. To cały czas to na Majdanie się działo. Była kaplica, gdzie cały czas nieustannie była w różnych obrzędach prowadzone modlitwy, prowadzone msze święte i też bardziej, może nie tyle ta posługa pasterska, ile pomoc psychologiczna, ile do tych ludzi podejść, którzy faktycznie już gdzieś tam zobaczyli straszne rzeczy na oczy i też dostawali jakiegoś szoku. W takim duchu też się pracowało. Metropolita Lwowski powiedział dziś, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powiedział dziś, że suwerenność Ukrainy jest ciągle zagrożona. Jak tą prawdę przyjmują Ukraińcy w tym momencie? Jak z tym żyją? Tak, to jest prawda i to, co powiedziałem, że ludzie od chociaż na Majdanie już jest spokój, to ludzie cały czas są niespokojni, chociaż jest ten duch taki nadziei, duch odbicia się już od dna, duch, że coś będzie już lepszego, nadzieja na lepsze na Ukrainie, ale z drugiej strony, chociaż jest to daleko,
bo Krym od zachodu czy od centrum jeszcze gdzieś jest daleko, ale jest cały czas ten niespokój. Niemniej jednak jest wielkie spodziewanie się odpowiedniej reakcji ze strony zachodu. Liczą jednak na to Ukraińcy, że... Tak, jest. Liczą na to, że od strony zachodu będzie... Zostaną sami z tym. Ingerencja odpowiednia, że jednak jakby się Rosja mocno nie czuła, że jednak będą respektować to, co mówią na Zachodzie. Liczą także na Polaków, na pomoc, prawda? Na Polaków mogą liczyć faktycznie. Taki odzew jest na tą akcję, tak wiele. Dziś dosłownie ogłosiliśmy przecież tą możliwość wysłania paczki parę godzin temu. Setki SMS-ów przychodzą, setki maili przychodzą. Już teraz szykują odpowiedzi, jak te paczki wysyłać. SMS-ów przysłano do nas w ciągu kilku dni 66 tysięcy. No naprawdę to są masowe ilości. Polacy bardzo chcą pomagać i no, w takich sytuacjach można na nich liczyć. Ukraina to jest kraj, w którym, tak jak żeśmy tutaj powiedzieli przed chwilą, mamy do czynienia no, z agresją, tak? Z agresją innego państwa. Bez wątpienia jest to agresja, która napotyka na sprzeciw Ukraińców, ale jak na razie widzimy dużą cierpliwość Ukraińców, jeśli chodzi o te akty, które się tam dzieją. Proszę księdza, proszę powiedzieć, czy jest taka szansa, czy jest taka możliwość, że ten los ukraińskich rodzin rzeczywiście jednak no, odmieni się? To nie to, że szansa. To jesteśmy przekonani i pewni, że się odmieni ten los, że ten los będzie dobry. Ten los będzie dobry. Nie wiemy, kiedy to się stanie. Nie wiemy, jak to się stanie. Chociaż jest trochę niepokój w sercu, ale los się odmieni na pewno, dlatego że nie darmo te ludzie, którzy tam byli, jedni polegli, inni pocierpieli i to bardzo mocno, zostając kalekami, jeszcze inni łączą się modlitwą duchowo i to bardzo mocno wierzymy w to, że to wszystko się odmieni, że wszystko będzie na dobrze i naród na Ukrainie jest bardzo pozytywnie nastawiony. I pewnie wierzy. I wierzy. I wierzy. Proszę księdza, w Polsce pojawiły się takie informacje o płaczących ikonach. Czy coś na ten temat... Nie słyszałem. W Rosji ponoć miały ikony płakać w związku z tą sytuacją. To były informacje podawane bardzo często tutaj, jeszcze tydzień temu. No cóż, mam nadzieję, że rzeczywiście akcja pomocy dla Ukraińców ruszy pełną parą. Tak jak pan powiedział, już się zaczęła dosyć intensywnie. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. Ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim Polakom. Naprawdę ta pomoc, która w pierwsze dni ruszyła, była nie tyle przede wszystkim oczywiście tą pomocą materialną, ale ta solidarność, to bycie z nami poprzez ten gest było tak mobilizujące i było tak wspierające dla ludzi, że bardzo, naprawdę bardzo dziękuję za tą pomoc. Oczywiście dalej proszę o to wspieranie, które dalej jest potrzebne i czekają ludzie. Ksiądz Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. Dziękujemy za przybycie do studia. Dziękuję. I pan Paweł Kęsk, rzecznik prasowy Caritas Polska. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na program Polski Punkt Widzenia jutro, 21:40.